Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj bardzo ciekawy materiał, ponieważ porozmawiamy sobie jednocześnie o tym, jak w domu się zrelaksować, jak się zregenerować po treningu, jak finalnie na przykład pozbyć się bóli konkretnych mięśni, uczucia napięcia międzymięśniowego i faktycznie jak to ciało rozluźnić, zregenerować po całym dniu ciężkiej bardzo często pracy, po właśnie solidnym treningu, jak po prostu w domu się relaksować. I to jest bardzo ważne, ponieważ często nie mamy czasu, żeby gdzieś dojechać. Ja już to wielokrotnie Wam wspominałam, że korzystam z takich urządzeń. Bardzo często mnie pytacie o elektrostymulator z prądami EMS, o to, co mnie po prostu relaksuje po treningu, co przede wszystkim usuwa to zmęczenie, bo pracujemy w jednej pozycji, mięśnie są spięte. To samo, jeżeli chodzi o poprawienie krążenia po treningu i uczucia relaksu, to jest naprawdę bardzo fajne. Także porozmawiamy o tym sprzęcie, o którym mnie regularnie pytacie. I w związku z tym, że jak trenujecie albo na przykład dużo chodzicie, to pojawiają się bóle kolan, więc o tym również porozmawiamy. Także subskrybujcie kanał, podejdźcie na Instagram. Porozmawiamy na samym początku o urządzeniu, które Was chyba najbardziej interesowało z ostatnich Instastory, ponieważ regularnie Wam pokazywałam, że korzystam z niego po treningu, chodzę w nim na spacerze z płatkami pod oczy i po prostu się relaksuję, odpalam ten sprzed wieczorem i na przykład zabieram do biura, ponieważ jest mały, bezprzewodowy i moim zdaniem naprawdę świetnie wpasowuje się w każdą torebkę, w związku z tym naprawdę, jeżeli macie potrzebę odpocząć w biurze podczas pracy, kiedy nasze mięśnie są spięte, po prostu sobie włóż je do torebki, zabierz je ze sobą. To urządzenie jest ze mną 3 dni w tygodniu w pracy, w biurze, a jednocześnie jest ze mną w domu. Ja bardzo często zakładam, kiedy gotuję po treningu, ponieważ przygotowuję sobie posiłki zaraz po tym, jak skończę swoją aktywność fizyczną. Także widzicie mnie w nim regularnie i często pytacie, że właśnie, o, to jest to, czego potrzebuję, daj mi namiar. Więc dzisiaj będzie taki naprawdę pełnometrażowy film o tym, co ja na bieżąco używam, żeby Wam po prostu podpowiedzieć, z czego warto korzystać w domu, co Was zrelaksuje, właśnie zdejmie uczucie zmęczenia, to napięcie międzymięśniowe, a tutaj na przykład, jeżeli chodzi o okolice karku i te mięśnie, one są najbardziej chyba spięte w całym ciele, ponieważ pracujemy przy komputerze, cały czas macie tą samą postawę, cały czas patrzymy się w telefon, więc głowa w dół, napięcie, spięcie i po prostu nasze mięśnie cały czas pracują, one są po prostu zmęczone, to tak jakbyśmy jadły codziennie, ciągle i nasz żołądek po prostu nie miałby oddechu. Także my musimy dać sobie to uczucie relaksu, żeby poprawić przede wszystkim jakość życia, żeby się zrelaksować, odpocząć. To jest też fantastyczny pomysł moim zdaniem na prezent. I Medivon tworzy generalnie urządzenia medyczne. Urządzenia sprawdzone z certyfikatem. Tam jest naprawdę dopracowany design, jeżeli chodzi o urządzenia, bo kupujemy je generalnie na lata, więc one też powinny bardzo ładnie wyglądać, się prezentować. To jest też inwestycja w nasze zdrowie i jednocześnie w to, z czego korzystamy na bieżąco, no bo chcemy mieć rzeczy bardzo ładne, prawda? Więc Medivon jednocześnie, zobaczcie, połączył sprzęt medyczny z fajnym, ciekawym designem. Także to jest pierwsza funkcjonalność, jest bezprzewodowy, ma dopasowanie 3D, w związku z tym, jak się zastanawiacie, czy do mojej szyi będzie odpowiedni, a czy na przykład do Waszej też, to jak najbardziej, ponieważ te elektrody się dopasowują, urządzenie, zobaczcie, dopasowuje się do kształtu Waszej szyi i to jest właśnie dopasowanie 3D. Także moim zdaniem to jest, słuchajcie, szereg badań i wypadkową jest właśnie to urządzenie, czyli stymulujemy na bieżąco mięśnie, pobudzamy je przede wszystkim, poprawiamy krążenie, ponieważ tutaj mamy też funkcję termopunktury, mamy funkcję podgrzania, mamy 4 tryby pracy i jednocześnie usuwamy napięcie mięśniowe, zmęczenie i stres. Także tak w wolnym skrócie, jak to urządzenie działa. Jak widzicie, to jest tak przepiękny design, że naprawdę warto w nim również wyjść na spacer, czy też po treningu się po prostu zrelaksować, przejść się. Odpalamy urządzenie, słyszymy panią. Wybieramy sobie, słuchajcie, odpowiedni tryb. Przede wszystkim pracujemy na kilku trybach podgrzania. Rozgrzania przede wszystkim karku. Ja oczywiście zawsze biorę ten najwyższy, bo jest taki relaksujący, zwłaszcza wieczorem, kiedy jestem zmęczona. Wybieram sobie jeden z 4 trybów pracy. No i tak naprawdę włączam odpowiednie stymulowanie za pomocą prądów EMS. A jak wiecie, one działają na zasadzie spięcia mięśni. I przede wszystkim to jest takie rozluźnienie. Przede wszystkim mamy często nawracające bóle karku, bóle głowy, bóle kręgosłupa. To jest takie trio, które się u nas regularnie pojawia z uwagi na to, że jesteśmy przepracowani, zmęczeni i pracujemy w jednej pozycji. Właśnie przy komputerze, czy patrzą się w telefon, a telefon, Instagram to jest, jak wiecie, zjadacz czasu i na to też myślę, że dużo jakby w tej pozycji poświęcamy na przejrzenie tego Instagrama. Także to jest, słuchajcie, sprzęt, który przede wszystkim się bardzo łatwo czyści, jest leciutki i moim zdaniem naprawdę bardzo funkcjonalny, także z tego korzystam, słuchajcie, na bieżąco. Po prostu ładuję. Mam pilot, więc jest zdalnie sterowany. Jeżeli chodzi o jeszcze taką fajną funkcję, to przede wszystkim ma działanie magnetyczne i to jest taki masaż elektryczny impulsowy. Także czujecie ten przepływ po całym karku, czujecie takie jakby
nawet nie uderzenie, tylko takie właśnie stymulowanie i to Was rozpręża. I po 15 minutach Pani się z Wami żegna, zdejmujecie i czujecie się relaksowane. Także myślę, że o to w tym chodzi, żeby mieć coś na bieżąco, co przede wszystkim będzie cieszyć oko, cieszyć w ciągu dnia, jeżeli chodzi o zdjęcie uczucia zmęczenia i ten właśnie relaks finalny po całym dniu. Także jeżeli chodzi o markę Medivon, to jest urządzenie, które Wam naprawdę polecam. Z niego regularnie korzystam, jak wiecie, też uwielbiam przepiękny design. Także tym bardziej te urządzenia wygrywają względem innych, a poza tym są certyfikowane, więc macie pewność, że natężenie jest odpowiednio dobrane do mięśni, do partii, z którą będziecie pracować i przede wszystkim to jest szereg badań, które stoją właśnie za tym sprzętem. Także teraz przejdziemy do kolejnego, o które też mnie pytacie. Goodbye, Pani się żegna, więc przechodzimy do kolejnego. Coraz częściej mówi się o drenażu limfatycznym, tak naprawdę pobudzaniu naszej limfy, usuwaniu zastojów. Jednocześnie pojawia się pytanie, czy drenaż limfatyczny faktycznie wyszczupla, więc ja odpowiem na szereg tych pytań, po co w ogóle stosujemy drenaż limfatyczny, dlaczego ja go stosuję, więc oczywiście w pierwszej kolejności odpowiem na to pytanie, ponieważ często tak naprawdę ćwiczę dolną partię nóg, poprawiam sobie przede wszystkim krążenie po takich treningach, jednocześnie dodaję takie uczucie naprawdę dużego relaksu, ponieważ to jest masaż uciskowy. Bardzo często takie masaże wykonują fizjoterapeuci, też po różnego rodzaju, na przykład operacjach, kiedy mamy zastoje, kiedy nasza limfa źle przepływa, kiedy mamy po prostu problem z obrzękami, puchnięciem nóg, bo tutaj pojawia się bardzo fajne wskazanie do używania tego rodzaju sprzętu, czy też chodzenia na taki masaż. I tak jak Wy na przykład ostatnio zastanawiacie się, do czego służy to urządzenie, to jak Wam zaczęłam wyjaśniać właśnie, że używam po treningu, że faktycznie pobudza to krążenie też jednocześnie, no ma też funkcję wyszczuplania sylwetki, no bo bardzo ładnie poprawia też cyrkulację, to zaczęły się zastanawiać, że to jest często rozwiązanie na wiele Waszych potrzeb, no bo macie opuchnięte nogi, obrzęknięte, zmęczone, po całym dniu po prostu wyglądają jak... No tak. Także ja uważam, że naprawdę warto sobie pomagać. Pokażę Wam jedno urządzenie, z którego korzystam. To jest, słuchajcie, również urządzenie marki Medivon. Zresztą ja myślę, że na bieżąco będę Wam pokazywać te urządzenia, żeby Wam po prostu o nich też przypominać, bo faktycznie macie naprawdę dużo takich momentów, kiedy chcecie się zrelaksować, a nie wiecie jak, albo macie na przykład pewne symptomy, czyli właśnie obrzęki, opuchliznę, czuje się niekomfortowo, a nie wiecie jak sobie z tym poradzić. No nie wiem, tabletki nie pomagają, picie wody, a po prostu finalnie wystarczy masaż uciskowy, żeby tego się pozbyć. To są, słuchajcie, takie jakby nogi, ja to nazywam. Fajnie, że, bo niektóre są takie właśnie takie długie, że wsuwacie nogi, ale one nie są dostosowane do różnych jakby konkretnych, no jak nie wiem jak nazwać, wymiarów naszego ciała. A tutaj macie, słuchajcie, rzepy, to są na przykład akurat nogi. One są połączone takim jednym kabelkiem, które właśnie pompuje powietrze. I specjalnie zaprojektowany system pozwala uciskać, odpuszczać, uciskać, odpuszczać. I zobaczcie, tutaj na przykład możecie sobie włożyć stopę. To może wygląda dziwnie, ale powiem Wam, to jest takie super, że jak ja zaczęłam odpuszczać ostatnio koleżance, to no sam się pyta, czy może po prostu to urządzenie z powrotem do siebie, czy ja na pewno to będę używać, ale ja to używam praktycznie, słuchajcie, co drugi dzień regularnie po treningach nóg i też wieczorem, słuchajcie, wieczorem jak starcie pójdzie spać, to po prostu to włączam. I tutaj mamy na kolana, tutaj mamy też system podgrzania kolana, więc fajnie, bo ja na przykład nieczęsto bolą kolana, to właśnie sobie to wszystko rozgrzewam. Łydki i finalnie uda, czyli cała noga, słuchajcie, jest masowana. Pobudzanie krążenia, cyrkulacji po całym ciele. I co jest fajne, to oczywiście podłączacie do prądu, to nie jest na baterii, co mnie bardzo cieszy, bo by mi się szybko rozładowały. To jest panel sterujący i ten panel pozwala Wam wybrać przede wszystkim, czy chcecie rozgrzać sobie nogi, bo macie właśnie opcję HIIT, czyli rozgrzanie i macie odpowiedni tryb. I możecie tylko i wyłącznie pracować na udach, tylko i wyłącznie pracować na łydkach, albo na przykład usuwać obrzęki z nóg. Tutaj jest, słuchajcie, też masaż pneumatyczny i wybieracie intensywność pracy. Także znowu dostosowanie do Waszych potrzeb. To jest, myślę, że najfajniejsze w tym wszystkim. I tak jak mówię, fajnie, że są te rzepy, ponieważ możecie sobie dostosować po prostu do swojego ciała. Ja na przykład tak mocno muszę, słuchajcie, sobie to zaciągnąć, ponieważ mam szczupłe nogi. Ostatnio tak właśnie spojrzałam sobie u lekarza na te nogi, mówię, jest ok. I finalnie, jeżeli macie troszeczkę większy rozmiar, no to po prostu troszeczkę rozszerzacie te zaczepy, ale dla mnie finalnie to urządzenie jest dla każdego, która osoba po prostu potrzebuje
takiego, wiecie, rozluźnienia. I ja Wam powiem szczerze, moja jeżynka na przykład nie ma problemu z krążeniem. Ja generalnie też nie. Natomiast ja stosuję to urządzenie dlatego, że to mi daje takie uczucie relaksu, takie... Wiecie, ja teraz mam jazdy, z Ksawerem jeździmy do lekarzy, cały czas jestem na nogach, słuchajcie, praktycznie od piątek, kiedy robię trening i bardzo często po treningu wtedy korzystam z tego urządzenia, a jeżeli nie mam takiego mocnego treningu intensywnego na nogi na przykład, ale już jestem zmęczona, słuchajcie, tym chodzeniem w ciągu dnia, bo po prostu jak już sobie w tam i z powrotem, to właśnie korzystam właśnie z tego urządzenia, bo uczucie takiego zmęczenia, takiego obrzęku, które się często pojawia, takiego uczucia ciężkości w nogach, to właśnie usuwa. Także ja, słuchajcie, bardzo Wam rekomenduję ten sprzęt. On generalnie, jak sobie go złożycie, to powiem Wam tak, ja go trzymam tutaj w szafce w przedpokoju, chowam sobie ten panel, to nie zajmuje dużo, tak? To nie zajmuje dużo, po prostu sobie dobrze to poskładajcie, ten kabelek włóżcie, moja jeżynka to tak sprytnie składa, że to zajmuje tyle, więc moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajne. I pamiętajcie, masaż pneumatyczny jest coraz częściej takim elementem masażu, który wybieramy. Musicie się umówić do specjalisty, musicie tam jechać, a po prostu to warto założyć i to jest taka inwestycja, słuchajcie, na lata. To z tego może korzystać cała rodzina, Wasz partner, możecie to sprawić na przykład mamie, tacie. Dla mnie to jest fajne, to jest bardzo fajne, zwłaszcza dla osób, które puchną, słuchajcie, puchną i muszą po prostu poprawić to krążenie. Także to jest moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie, z tego korzystam. I tak chciałam Wam podsumować po kolei, co mi pomaga w regeneracji. Bo dla mnie regeneracja jest chyba najważniejsza. Bardzo sobie to cenię i powiem Wam szczerze, z biegiem czasu, jak zwiększam intensywność treningów, jak zwiększam też swoją wiedzę na temat mojego ciała, jego funkcjonowania, jednocześnie mam ten pęd, ale też chcę zbalansować się tym relaksem, tym odpoczynkiem w ciągu dnia, to dzielę ten czas oczywiście na intensywną pracę i na odpoczynek, to właśnie takie urządzenia to wszystko łączą. No i jednocześnie ja jestem wyspana, zregenerowana, aktywna, jak widzicie, i naprawdę pełna takiej witalności od środka. Także jeżeli macie potrzebę, to zajrzyjcie sobie do linków na dole, zobaczcie sobie sprzęt marki Medivon, bo finalnie on jest tak naprawdę dostępny wszędzie. Także możecie sobie w wielu miejscach go zamówić i ja uważam, że kompatybilność tego sprzętu z Waszym ciałem, z Waszymi potrzebami jest niezwykle duża, więc teraz przejdziemy do ostatniego. To Was myślę, że też bardzo powinno zainteresować, ponieważ rozgrzeje Wasze kolana, zregeneruje jednocześnie i faktycznie pomoże wielu dolegliwości. Teraz odpowiem na część Waszych pytań, które się pojawiają na Instagramie, jak korzystam z tego urządzenia na kolana i łokcie. Ostatnio bardzo dużo pojawiło się pytań, co to jest, dlaczego to używam i finalnie co daje, jakie efekty. Więc to jest, słuchajcie, taki masażer do kolan, jednocześnie łokci, który ma różne funkcje. Przede wszystkim masaż uciskowy poduszką powietrzną. Tutaj mamy masaż wibracyjny i terapię ciepłą, które nasze kolana bardzo potrzebują, bardzo ją lubią i faktycznie to rozgrzanie jest odczuwalne, powiem Wam szczerze, bardzo relaksujące i pracujemy tylko nad strefą kolan, a ja czuję relaks na całym ciele. Także to jest bardzo ciekawe, w ogóle najlepiej to sobie kupić dwa i używać jednocześnie, ale możecie na zmianę. Tak naprawdę jedno urządzenie Wam wystarczy. Jeżeli chodzi o masaż uciskowy poduszką powietrzną, to działa na takiej zasadzie jak troszeczkę urządzenie do pomiaru ciśnienia. To się napełnia powietrzem, daje taki ucisk, odpuszcza i ponownie się napełnia powietrzem. Możecie również właśnie wybrać jednocześnie masaż wibracyjny i możecie również wybrać tryb podgrzania. Także macie trzy funkcje jednocześnie. Ja bardzo często z tego korzystam, a w zasadzie cały czas, bo ja bardzo lubię to urządzenie i tutaj po prostu je włączacie, naciskacie power. Widzicie? I tutaj wybieracie heat, czyli nagrzanie, stopień nagrzania, macie 3. Później wybieracie timer i macie tak, 10 minut, 15 minut. Ucisk, czyli to właśnie ten masaż pulsacyjny i wibracje. Ja wszystko, słuchajcie, biorę na maksa zawsze. Rozgrzanie. Tutaj macie też poziom baterii, oczywiście możecie sobie sprawdzać i to wszystko Wam się po prostu podświetla. Także to jest taki panel dotykowy, bardzo wygodny jednocześnie. Uczucie rozgrzania jest fantastyczne. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, ja czuję po prostu rozgrzanie na całym ciele. Jest to bardzo relaksujące i dla mnie, słuchajcie, jest to takie urządzenie, które jak na przykład mnie boli kolano, potrzebuję przede wszystkim, jak mam wrażenie, że po treningu jest takie jakby troszeczkę opuchnięte, bo to też fajnie zdejmuje obrzęki. Bo znowu mamy ten masaż uciskowy, także bardzo podobne działanie do
tych jakby nóg, to powiem Wam szczerze, że to urządzenie jest takie przyjemne, jeżeli na przykład właśnie macie ogromny problem z kolanami, z tym bólem i on Wam doskwiera codziennie, bo to nie tylko jest kwestia tego, że na przykład trenujecie. Ten ból może się pojawiać, to uczucie obrzęku, opuchlizny, tak naprawdę u każdego z nas, to ma też często problem z krążeniem. Więc ja na przykład w formie regeneracji stosuję po treningu, w momencie kiedy robię bardzo dużo przysiadów, czy też to, co my najbardziej lubimy, krokodylki. Jak oczywiście trenujecie tabatę, to wiecie, o co chodzi. Krokodylki to jest nasza zmora. No i później często, jeżeli oczywiście macie bardzo intensywny trening, odczuwalny dla naszych stawów, tak? No bo stawy są najważniejsze. Stawy lecą nam zawsze jako pierwsze, więc dlatego suplementujemy kolagen. To jest kolejne zastosowanie kolagenu i właśnie takich urządzeń. Także to na bieżąco warto mieć. Także jest... Jest kilka takich sprzętów, które uważam, że w ogóle warto mieć. Tak podsumowując w ogóle moją przygodę z urządzeniami beauty do skóry twarzy, do też ciała, bo regularnie z nich korzystam, to powiem Wam szczerze, że ten gabinet kosmetyczny, tą fizjoterapię można naprawdę przenieść w dużej mierze do domu. I nie musicie się umawiać. Ja, słuchajcie, odpalam Netflixa, włączam po prostu urządzenie i ja korzystam kiedy chcę. Bo nie mam czasu się, słuchajcie, umawiać do 5 różnych specjalistów, do 5 różnych kosmetyczek, więc finalnie chodzę na paznokcie, sama się maluję, sama sobie układam fryzurę, sama się farbuję. O, widzicie, włączyłam przez przypadek ten sprzęt. To jest bardzo relaksujące. Więc myślę, że to jest takie podsumowanie używania i jednocześnie odpowiedź na Wasze pytanie, dlaczego? Dlaczego używać to w domu? Dlaczego to stosować? Dlaczego to warto mieć? Dlatego, że po prostu macie kontrolę nad swoim czasem, nad swoim wyborem przede wszystkim, nad dobraniem do konkretnych partii ciała poszczególnego urządzenia. Nie musicie oczywiście mieć wszystkiego naraz, ale ja w ogóle uważam, że i tak patrzę na Wasze wiadomości, żeby sobie sukcesywnie coś sprawiać. To jest Wasza przyjemność. Coś, co po prostu odpowiada Waszym potrzebom. Także ja Wam przybliżam te sprzęty, mówię o ich zastosowaniu. Dlaczego? Ponieważ i jest bardzo dużo pytań od Was, jak to można stosować, co to w ogóle jest, że Was to bardzo zaciekawiło, że Wy naprawdę nie wiedziałyście, że coś takiego w ogóle można sobie kupić do domu, to w pierwszej kolejności pojawia się zawsze u Was taki szok, że wow, ale to jest super, ja to też chcę mieć. No więc możecie to jak najbardziej mieć. Ja Wam zostawię linki na dole. Dla mnie współpraca z marką Medivon jest niezwykle przyjemna, bo jednocześnie to jest forma edukacyjna, że możecie i wiecie, po co dany sprzęt jest, jak go używać finalnie, więc ten materiał jest tak naprawdę dla Was, dla mojej wiedzy też, ponieważ ja ją oczywiście zwiększam, przygotowując się do tych filmów, przygotowując się w ogóle przed użytkowaniem tego sprzętu. Także słuchajcie, ja dopijam z Wami pyszną kawę, jednocześnie dużo się, mam nadzieję, dowiedziałyście, poznałyście coś nowego zupełnie. Nadal myślę, że w temacie beauty, ale jednocześnie coś troszeczkę medycznego. Także koniecznie wpadajcie na Instagram, ponieważ tam Wam regularnie pokazuję, jak z tego korzystam. Subskrybujcie kanał, zajrzyjcie sobie do sklepu Medivon, zobaczcie, co oni mają jeszcze, bo mają bardzo fajne rzeczy. Masażer, słuchajcie, do oczu jest. Ja Wam bardzo polecam właśnie elektrostymulatory. No masażer to już w ogóle. Słuchajcie, my ostatnio w biurze korzystamy z maty masującej i nawet już mamy, słuchajcie, tutaj umowę, że mamy w ogóle specjalnie, słuchajcie, takie miejsce w pracy, taki jakby trochę gabinet relaksacyjny. No głównie za moją sprawą, ja stwierdziłam, że z takim tematem jakby wejdę, no przyjął się oczywiście z ogólnym zadowoleniem i faktycznie jak potrzebujemy, to sobie siadamy, słuchajcie, na takiej macie, pracujemy sobie przy komputerze, masujemy się i zmiana. Także ja się z Wami żegnam, ściskam Was cieplutko i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!